Polscy widzowie kochają historie kryminalne, thrillery. Właśnie. To powiedz, czego ci wierni fani tego gatunku będą mogli się spodziewać po Żmijowisku? Ja myślę, że tutaj jest rewelacyjny, to jest serial kryminalny, ale to też jest dużo relacji między ludźmi i czasem to mi brakuje w tej kryminalnej seriale, że mocno się skupimy na jakby na akcji, na samochód, coś tam, a tutaj jednak jest bardzo ważne relacje między ludźmi i to jest tym przełamaniem, widzicie, ja uczę się cały czas polskiego, przełamaniem, z tym, że masz kryminał, akcje, ale też masz relacje ludzkie i to mi najbardziej interesuje, jak z innymi ludźmi pracujesz, kim oni są, co ich kręcą, co jest źle, co jest trudne, to dla mnie jest bardzo ciekawe. Opowiedz właśnie o swojej bohaterce, kim ona tutaj jest w tym Żmijowisku. Ja gram Ada Oma i Ada Oma jest dość ciekawa postać. Ona jest modelką, jest celebrytką, ale ona się czuje, że chce więcej. I jej się wydaje, że ona chce pisać książkę, że ona chce ambicyjne coś, ale ona chce miłości. Myślę, że wszyscy to chcemy. Wszyscy chcemy być zakochani, wszyscy chcemy być jakby traktowani za coś więcej niż same jak wyglądamy. To jest tak puste i myślę, że ona po prostu ma z tym tak dosyć i mówi, słuchajcie, ja coś robię. Ja to zrobię dobrze. Jeszcze nie wiem, co to będzie, ale to zrobię dobrze. I to jest Ada Oma. Czyli twarda babka. Twarda babka, ale też bardzo miękka. Miękka i wrażliwa i taki wyczuwalna. Ona tak czuje rzeczy, ale czuje tam, nie czuje tutaj. Ona jeszcze nie wie. I nawet okłamujesz sama siebie, co się dzieje z relacje z narzeczoną, relacje z Arkiem. Ona widzi, ale jednak nie jesteś gotowy, żeby widzieć wszystko. No właśnie, bo tobie na planie głównie partneruje Piotrek Stramowski, tak? Robert serialowy. Ja powiedziałabym, że najbardziej jestem z Pawłem Domagałem. Okay. Tak, my spędzimy bardzo dużo czasu. Ja bym bardzo chętnie więcej czasu z Piotkiem. On jest świetnie. Ale jest zaszczyt, że mogę być tyle z Pawłem i my mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby siedzieć, żeby tak się śmiejemy, on jest tak śmieszny, ja nie mogę, ja mam Piotr tutaj, który jest tak śmieszny, mam Paweł i prawie mam zasikane gacie połowy czasu i to jest niesamowite, ja lubię się śmiać. Nie wiem, czy Adama tak bardzo, ale ja lubię, więc... No Paweł Domagała, no mówił o nim specjalista od komedii. O, jest specjalista, ale czasem możesz być śmieszny na kamerze, bo umiesz, bo jednak komedie to jest taki czarny najczęściej, to jest takie kujące ludzie, a on taki nie jest, więc komediowo możesz grać, ale żeby być śmieszny, to jest już zupełnie inny jakby dystans do siebie. I on tak to ma, że ja z nim nie mogę. Ja czasem z nim po prostu nie mogę. Nie możemy nawet nagrywać scenę, bo mamy tak... rewelacyjne. No ja słyszałam tutaj z przecieków, że twoja postać to jest bardzo ważna postać w całym serialu, ale wydaje mi się też, że bardzo ważna w polskiej telewizji. Myślę. Tak, ponieważ jesteś chyba pierwszą kobietą ciemnoskórą, która gdzieś tutaj główną rolę chyba ma w polskim serialu. No nie spotkałam się wcześniej. Patrycja Kazadi grała, ale to nie były główne takie duże role. Wow! Wow! Ja zapytałam dookoła, mówię ci, ja coś zagapiłam, bo ja na pewno nie słyszałam o tym, ale myślałam, może ja coś zagapiłam, może kiedyś tam w 80 latach, nie wiem. Ale dla mnie to, co jest... To nawet nie, że czarnoskórny. Ja bym powiedziała, że Amerykanką, który gra rola w opcji języczne i ma grać Polką, to było to. To było takie wyzwanie dla mnie, żeby to jakby udowodnić, że ona jest Polką,
Ciężkie zadanie, ale właśnie, bo w książce ta bohaterka urodziła się w Polsce. Jak tutaj ten zabieg i twój akcent i to wszystko zadziałało? Łukasz bardzo mądrze wymyślił, że ta kobieta bardzo długo mieszkała poza granicę, szczególnie w Nowym Jorku. Więc to mi bardzo dużo pomagało. Ja po prostu zapomniałam troszeczkę polskie. I moje końcówki, które tak łamią się czasem, nie wiem jak to... Bo mieszkałam w Nowym Jorku i tyle. Więc fajnie to on mi to zrobił, bo to mi dało trochę luzu, że nie musiałam aż tak... Mogłam trochę improwizować, bo z Pawłem i z Piotkiem cały czas jest improwizacja. Ja tak już, ale mam scenariusz, muszę... Prawne, co... Nie, on powiedział... Ale Łukasz Palkowski chyba daje wam wolną rękę. Chyba jest miejsce na improwizację gdzieś tam i jakieś odrobinę chociaż szaleństwa. Jeżeli mogłabym chwalić 10 minut na kamerę mój Łukasz Palkowski, ja bym chwaliła cały... Ja bym tylko to robiła. On jest dla mnie ten idealny reżyser, który jakby dba o ego, bo troszeczkę trzeba dbać o ego aktorstwie, bo jest jednak bardzo wrażliwe, żeby tam wejść. On umie powiedzieć dobrze i on umie dać przestrzeń, jak robić niedobrze. To się zdarza. I on zamiast przyjść do mnie i mówić, jakoś słabo czy idzie, on mi dał ten przestrzeń, żebym sama dojść do tego, że jakoś mi to jakoś nie idzie. Coś nie leży. Ja przyjdę do niego, mówię, słuchaj, coś nie idzie. On mówi, no tak, nie idzie. Mówię, powiedz mi, co nie idzie. On mówi, no tak nie idzie. Mówię, właśnie! I pójdzie i już idzie. Więc to nie jest tak, że on trąca, że on tylko ci daje, kiedy ty prosisz. A czasem nie potrzebuje, bo wiem, słyszę, że coś nie idzie i po prostu tak o! I znajdziemy. Więc to jest bohater, to jest prawdziwy bohater naszej serii Łukasz Palkowski. Dziękujemy!